Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco na naszym kolejnym spotkaniu live. Dzisiaj wskakuję do Was, a tak na króciutko. A jakby idę za tym, co się pojawiło w ostatnich dniach podczas sesji, które prowadziłam z moimi klientami. I to taki aspekt, który przez wiele lat mojego życia towarzyszył mi, a który powodował, a mogłabym powiedzieć, że takie bardzo specyficzne zachowania z mojej strony. I zaskakujące było to, najbardziej zaskakujące było to, że w momencie, w którym jakby okoliczności zewnętrzne nie miały zupełnie żadnego uzasadnienia do tego, by czuć ten lęk, to ja i tak go czułam. Dopiero po pewnym czasie zrozumiałam, na czym polega ten mechanizm i że samo uwolnienie od pewnych aspektów z przeszłości, samo przepracowanie pewnych rzeczy z przeszłości nie wystarcza do tego, aby dana emocja zupełnie zniknęła z naszego życia. Zwyczajnie nasze ciało jest przyzwyczajone przez wiele, wiele lat do odczuwania tej emocji. I dzisiaj chcę Was zaprosić do takiego krótkiego spotkania ze mną. Krótkiego spotkania ze mną na temat lęku o pieniądze. Jest to taki rodzaj lęku, który chyba większość Polaków doświadcza w swoim życiu, wcześniej czy później. Dzisiaj pokrótce chcę Wam o tym właśnie opowiedzieć. Witaj Ewo, cześć Katarzyno, witajcie. Więc lęk o pieniądze, gdzie pieniądze tak naprawdę są bardzo mocno postrzegane przez człowieka jako jeden z bazowych aspektów poczucia bezpieczeństwa. Nie masz pieniędzy, nie masz z czego zapłacić za rachunki, nie masz z czego zapłacić za czynsz, nie masz za co kupić jedzenia. Czyli wszystko się wtedy wali pod naszymi nogami. I lęk o pieniądze, to nie tylko dla Polaków. To prawda, nie tylko Ewo dla Polaków. Natomiast my, jak Polacy, mamy w sobie pewną mentalność. Ta mentalność wynika. Może nie tylko o Polacy, bo także inne kraje, które są od wschodu graniczące z Polską i w ogóle na wschód idące dalej, gdzie tak naprawdę ten aspekt pieniądza i komuny i tego wszystkiego, co stamtąd wypływa, pokoleniowo jest bardzo mocno przenoszony. Więc tak naprawdę pieniądz jest ma bardzo taką specyficzną wartość dla nas ludzi. Nie będziemy już to rozgraniczać Polacy czy nie Polacy. Cześć Kamilo. Dla nas ludzi pieniądz ma bardzo ważną wartość. Jest dla nas wartością, która określa nasze poczucie bezpieczeństwa, naszą stabilizację i to, jak my się czujemy. I kiedy zaczyna tych pieniędzy brakować, kiedy zaczynamy się bać, że ich zabraknie, albo zwyczajnie już ich nie ma, wówczas zaczyna się pojawiać w nas panika. Ta panika powoduje, że przestajemy zachowywać się, nie można nazwać tego racjonalnie, przestajemy zachowywać się spokojnie, przestajemy podejmować decyzje, które płyną ze spokoju i zaczynamy podejmować decyzje, które ja bym porównała do takiego szarpania się i szukania wszędzie wokół nas winnych, kto jest winny tej sytuacji, w której ja jestem, w której się znalazłem. I kto za to odpowiada, i nagłego poszukiwania jak najszybszych rozwiązań. Jak najszybszych rozwiązań, żeby te pieniądze zaczęły się pojawiać. I o ile moment, w którym, jeżeli jesteśmy w momencie, w którym nie wiemy, skąd to w ogóle płynie, i jesteśmy w takich bardzo mocno automatycznych zachowaniach, gdzie lęk dominuje w naszym życiu. Nie wiemy, co z tym emocja, z to, co z tą emocją zrobić. Nie wiemy, skąd ona się bierze. O tyle tam jest zdecydowanie trudniej cokolwiek z tym zrobić. Natomiast w momencie, w którym my już trochę ze sobą pracujemy, na tej grupie większość osób, jeżeli nie wszystkie, to na pewno większość, zdecydowana większość jest, którzy wiecie, czym jest rozwój osobisty, wiecie, czym są emocje, znacie przynajmniej jakieś podstawowe techniki, narzędzia, korzystacie z różnych warsztatów, z różnych kursów, czy też prowadzenia, to powoduje, że zaczynamy już troszeczkę inaczej na to patrzeć. Teraz w momencie, w którym zaczynamy już inaczej patrzeć na emocje, wcale nie oznacza, że ta emocja zniknie. My, dopóki nie zauważymy w swoim życiu aktualnym i świadomie
nie zmienimy naszego zachowania, to nasze zachowanie będzie cały czas bazowało na tym, czego się nauczyliśmy przez całe życie. Czyli tak naprawdę jest to kontynuacja tego, co wczoraj opowiadałam. Wczoraj albo przedwczoraj podczas live'u, gdzie mówiłam o tym wprowadzeniu nowego, że jeżeli nie pojawia się nowe, jeżeli nie pojawia się nowe, zaraz się odniosę, Arku, do tego, co piszesz i witam cię bardzo serdecznie. Jeśli nie pojawia się nowe zachowanie, to nawet jeżeli przepracujemy coś, co jest stare, nawet jeśli uwolnimy ten lęk o pieniądze, to on nie zniknie. On będzie do nas powracał, dlatego że nasze ciało jest przyzwyczajone do czucia lęku. I on po prostu będzie wracał. Jest to trochę jak uzależnienie. Mówiłam o tym na jednym z warsztatów, że nasze ciało uzależnia się od odczuwanych emocji. Warsztat ten prowadziłam tutaj właśnie na grupie, więc ci z Was, którzy macie ochotę, możecie go przepracować, bo on jest dostępny cały czas. W przewodnikach znajdziecie warsztat dotyczący ciała. I tam opowiadałam właśnie o tym, jak bardzo ciało nasze jest uzależnione od odczuwanych emocji. Jeżeli przez wiele, wiele lat czułeś tę emocję, czy czułaś, to ona nie zniknie. Nawet jeśli ją przepracujemy, nawet jeśli ją uwolnimy, ona będzie do nas wracała. Teraz, żeby ona została zastąpiona czymś nowym, to potrzebujemy ją zauważyć, kiedy powraca do nas, zobaczyć, czy tam jeszcze jest coś, co potrzebuje być uwolnione, a jeśli nie, to zacząć wprowadzać nowe na miejsce starego. Cześć, Jolu, witaj, kochana. Zerkam sobie tylko na zegarek. Więc, jeżeli pojawia się taki lęk, tak jak tutaj Arek napisał, że przy płaceniu za warsztat poczuł lęk, to co możemy w takiej sytuacji zrobić? Po pierwsze, dać sobie uwagę i zauważyć, skąd ten lęk płynie. Zauważyć, czy ten lęk w ogóle jest uzasadniony. Czy ja naprawdę rzeczywiście mam jakby podstawę do tego, żeby się obawiać? Czy jest to tylko coś, co płynie z automatu? I teraz, jeżeli na moim koncie są pieniądze, a ja czuję lęk, to znaczy, że to płynie z automatu, że to płynie coś, co jest starego i moje ciało się do tego przyzwyczaiło. Natomiast jeżeli na moim koncie jest pusto i ja czuję lęk, a przepracowywałam go już, to jest moment, w którym bardzo mocno należy dać uwagę tej emocji i ją uwalniać poprzez oddech, poprzez afirmacje lub inne techniki, które osadzają nas w tu i teraz. I to jest bardzo ważne, ponieważ moment, w którym wychodzimy z tej przestrzeni lęku, jest takim mostem. I tym mostem łączącym wychodzenie nas z pewnego aspektu, z pewnego mechanizmu, jest rzeczywisty brak, tak bym to nazwała. Jest trochę tak, jakbyśmy ocierali się o ten brak i byli wrzuceni na głęboką wodę zaufania. Czyli to nie jest tak, że przepracujemy ten lęk o pieniądze i od tamtej pory nasze konto będzie już zawsze full, tylko jest taki łącznik między tym życiem w braku, życiem w lęku, a życiem, kiedy przestajemy czuć ten lęk, kiedy on przestaje w naszym życiu dominować. I tym łącznikiem są momenty, w których mamy prawie pusto na koncie, albo pusto, ale nie mamy pusto w lodówce. Nie mamy pusto w szafce. Mamy jedzenie, mamy prąd, mamy wodę. To mogą być momenty, kiedy nie mamy pieniędzy w tym konkretnym dniu, żeby zapłacić za czynsz, ale czynsz do zapłacenia jest na przykład za 3 dni. I my zaczynamy panikować, że nie mamy jak zapłacić za ten czynsz, że my już teraz natychmiast potrzebujemy tych pieniędzy. Wtedy najważniejszą techniką jest, by zatrzymać się w danym momencie, w konkretnej chwili i zadać sobie pytanie, co na ten moment potrzebuję, dziś, tego dnia, jakiej kwoty potrzebuję rzeczywiście. Nie jutro, nie pojutrze, nie za tydzień, tylko dzisiaj, jaka to jest kwota, która jest mi potrzebna.
I bardzo często okazuje się, że w tym konkretnym dniu albo w ogóle nie potrzebujemy żadnej kwoty, albo jest to bardzo mała kwota. Jeżeli to dotyczy to rachunków, zawsze warto zapytać, czy wydarzy się to, czego my się boimy, jeżeli ten rachunek zostanie zapłacony za dzień, za dwa lub za trzy, lub ewentualnie możemy zadzwonić w miejsce, które wymaga tego rachunku opłacenia i powiedzieć, że się spóźnimy. I to, o czym Wam mówię, te działania, które Wam podaję, to są działania, które zmieniają nasze stare zachowanie. Bo nasze stare zachowanie dotyczące strachu o pieniądze, to jest panika, to jest niepokój, to jest historia, tworzenie historii, że zaraz wyrzuci nas ktoś z domu, że nam wyłączą prąd, że nam odłączą wodę, że nam odłączą gaz, że wypowiedzą nam umowę najmu, że nie będziemy mieć za co kupić jedzenia, że w lodówce zaraz będzie pusto i tak dalej, i tak dalej. To są niestworzone historie, które tworzymy w swojej głowie. I żeby to odkręcić, czyli wprowadzić nowe, to trzeba się najpierw zatrzymać. Stanąć w miejscu, w tym konkretnym miejscu, w którym jesteś. Jest piątek, jest 11 luty, na ten konkretny dzień, jakie ja kwoty potrzebuję. Czy ja teraz potrzebuję jakichś pieniędzy? Nie? Okej. Oddycham, oddycham i jestem sobie w tym lęku i ufam, bardzo mocno pracując tylko z obecnym momentem. Jest to, kochani, tak kluczowa praktyka, tak niesamowicie ważna praktyka wychodzenia z braku, wychodzenia z lęku, który trwa latami, z lęku o pieniądze, z poczucia braku, że jeżeli tej praktyki nie ma, to nasze konto od czasu do czasu zawsze będzie zahaczało o dołek, a my zawsze będziemy wpadać w panikę. I w pewnym momencie, kiedy ta praktyka zostaje zastosowana, my zaczynamy widzieć, że pewne sytuacje zaczynają ulegać zmianie, ni stąd, ni zowąd, w momencie, kiedy lęk puszcza. Nagle następnego dnia, ni stąd, ni zowąd, okazuje się, że wpływają na nasze konto pieniądze. Nagle okazuje się, że ni stąd, ni zowąd dostajemy jakąś propozycję. Ale to wszystko ma ogromne znaczenie i uzależnione jest od tego, jak my się czujemy. Bo kiedy wpadamy w panikę, zaczynamy wszystkich oskarżać, zaczynamy mieć do wszystkich pretensje, wrzeszczymy, krzyczymy, nie mamy cierpliwości do dzieci, kłócimy się z bliskimi, z partnerem, partnerką, wszyscy są źli, wszyscy są niedobrzy, krzyczymy na panią w sklepie, wrzeszczymy na człowieka, który nam zajechał drogę. Nasze nerwy są jednym wielkim strzępkiem. I kiedy skupimy się na tu i teraz i oddychamy, i oddychamy, i oddychamy, i uwalniamy, i zadajemy sobie pytanie, czy tu, w tym momencie jestem w stanie przeżyć w tych okolicznościach, w których jestem? W 99% odpowiedź jest tak. Okej, jeżeli tak, to co teraz ja potrzebuję zrobić, żeby się pojawiły pieniądze? Co konkretnie, jakie konkretnie działania? I tu przychodzi odpowiedź i wprowadzasz te działania. W ten sposób odsuwamy na bok lęk, który płynie cały czas z przeszłości i uczymy się działać w tu i teraz bardzo mocno. Ta praktyka, o której Wam dzisiaj mówię, jest praktyką, która bardzo mocno zmieniła moje życie. W bardzo wielu momentach. Kiedy działo się tak, że brakowało mi pieniędzy, a ja wpadałam w panikę i nie wiedziałam w ogóle skąd miałabym je wziąć, nie pracując na etacie, nie mając stałego dochodu, to było jedyne, co mi pomogło. Nie zwariować, nie oskarżyć wszystkich o wszystko. Ponieważ naprawdę, kiedy boimy się o pieniądze, to dotyka to naszej bazowej potrzeby poczucia bezpieczeństwa. Jesteśmy wtedy nieobliczalni. Jesteśmy chodzącym strzępkiem nerwów, nie mamy do nikogo na nic cierpliwości, a jeżeli tak się dzieje, to tym generujemy całe nasze życie. Przyciągamy więcej i więcej i więcej tego, co tak naprawdę powoduje w nas daną emocję, czyli jeszcze więcej sytuacji, które podkręcają lęk. Więc jedynym wyjściem jest to, by to zatrzymać. Zatrzymać. Zadać sobie te dwa pytania.
potem ruszyć z innego poziomu do działania, wprowadzając nowe. Pięknego piątku Wam, kochani, życzę. I za chwilkę zaczynam sesję, także żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Do jutra.